tam z tyłu to już jest Afganistan. Na pewno nas zatrzymają, jak dobra, się dobra, to to jest 28 tysięcy rupii. Idźcie, proście, a może będzie wam dane. Czy tam jedziemy? No, tam nas zamkną. I mówi, bo ja mam dwie żony. Wymienić pieniądze. Potrzeba nam jeszcze trochę irańskich riali, bo spodziewamy się, że będziemy musieli też na granicy zapłacić podatek za paliwo, tak jak przedtem płaciliśmy, wyjeżdżając z Iranu do Turcji. Natomiast chcemy też kupić, bo wiemy, że można tutaj wymienić pieniądze na pakistańskie rupie. Bo wiadomo, że na granicy to zawsze kurs nie jest korzystny, a znając życie, zaraz trzeba będzie za coś zapłacić, więc lepiej mieć niż nie mieć. Nie będziemy dużo wymieniać, ale chcemy tak za 100 dolarów wymienić, żeby też można było bez problemu tankować po drodze i kupić jakieś jedzenie. Chociaż chcemy zrobić zapasy, bo też z tego, co się dowiedziałam, przeczytałam, posłuchałam, to no, to różnie bywa. O, chleb ktoś niesie taki, jak my lubimy. Trzeba poszukać piekarni. Znowu poszukiwania tych piekarni. Więc tak właśnie znajdujemy. Ktoś niesie ten chleb, co lubimy, więc na pewno gdzieś tu w pobliżu jest piekarnia. Więc zaraz poszukamy właśnie. Kupimy troszkę chleba. Tego się akurat nie da kupić na zapas, ale warzywa, mięso, takie rzeczy, co możemy schować do lodówki, to zrobimy małe zapasy, żeby po drodze można było jeść. Wow, to mamy jeszcze więcej pieniędzy niż mieliśmy. W setkach. Dobra, to jest 28 tysięcy rupii. A tu jest... No to zostawimy 20 baniek na... Na paliwo, na ten podatek. Paliwo. Mhm. Zmieści się tu? Nie wiem, czy się tu zmieści. Dobra, ała, ała. Dobra. No tu na drobne wydatki, tak? Tak, 5 baniek. Dobra, dostaw. Co? Pan też ma psa? Tak. O, dwa. Du. Aha. Jaki? Aha. Aha. Jaki darto jest to ładne. No, super. Wszyscy mają, no. No, o, jest dyka, no. Aha, aha. Nice. Nice. Kolor, aha. Zarówno bie, nie wiem. Aha. Jakby. Łano kolor. Aha, aha. Co? Popatrz, jak oni pięknie, bezkolizyjnie tutaj ładnie sobie jadą. O, popatrz, tam sobie jadą tam. No super, no bezkolizyjnie. No.
Mamy warzywka, to jeszcze potrzebujemy mięsko dla piesków naszych i mięsko dla niedźwiedzia, bo on też jest mięsożerny. Ale kupiłam ładną kapustę i mam jeszcze trochę kapusty kiszonej, tak więc w sumie jakby kupił jakiś fajny kawałek, to chętnie zrobię bigos i będziemy mieli właśnie na tą całą drogę tam, gdzie musimy jechać w konwoju. No, taki plan. Postaramy się dogadać, już żeśmy obcykali właśnie, że po prostu trzeba się pytać, bo jakby to nie jest wyłożone takie jak u nas podroby czy coś, tylko po prostu trzeba się pytać, bo oni gdzieś pod ladą czy w lodówkach na zapleczu mają takie no różne odpady odkrojone i przedtem w jednym sklepie mięsnym nam się udało kupić same szyjki albo takie odcinki ze skrzydełek czy korpusy i to jest fajne takie jedzenie dla naszych tutaj wszystkich, prawda? Bella, Tobi, pieski potrzebują mięsko, a mięso jest bardzo drogie w Iranie, więc nie możemy sobie pozwolić na kupowanie dobrej jakości mięsa, wiecie, takiego, co tutaj sprzedają dla ludzi. Jednak te nasze Afrykany są duże i potrzebują jeść dużo. To tyle co nic, nie? Bezkolizyjne skrzyżowanie. No pięknie oni to robią, po prostu pięknie to im wychodzi. It's 600 meters, slide right onto Koram Shah Boulevard. Tak blisko jak się da, no co tu będziesz stał, tak, no już jak tu już tak od zaplecza wjeżdżasz, to już jedź do końca. Turn right, then your destination will be on the left. Idźcie, proście, a może będzie wam dane. Tourist machine, come here. Oh, super. In 100 meters, turn right. Już tutaj gotowe ciastka na wypadek, gdyby ponownie nie chcieli przyjąć pieniędzy. Bardzo dużo tutaj tych kierowców, bardzo dużo tirów, ale też innych osób. Nie wiem, kto to jest. Takie trochę zamieszanie, ale dobra, taka pozytywna atmosfera. Rany nawet tych ciastek nie chciał przyjąć, słuchajcie. Uciekał tam. No, no i tak właśnie niebezpiecznie jest Beluczystan. Thank you.
to nasz ostatni postój przed granicą. No, w ogóle tutaj te góry, które widzicie tam z tyłu, to już jest Afganistan. Serce pyka. Może nie dlatego, że jesteśmy tak blisko Afganistanu, bo teraz tam jest bezpiecznie, ale w ogóle to przekraczanie granic jest bardzo stresujące. No. No ale cóż, to jest część po prostu podróży, nie? No. Nikt nas nie zmusza, o tak mogę powiedzieć. No to dojechaliśmy do granicy, jesteśmy tutaj po stronie irańskiej. Już zaraz zgarnęli niedźwiedzia, żeby podbić karnet. Może powiem Wam, bo nie wiem jak to potem będzie, powiem Wam jak to wygląda w Pakistanie, chociaż pewnie już może oglądaliście gdzieś na jakichś innych kanałach. Chodzi o to, że ponieważ teraz będziemy jechali wzdłuż afgańskiej granicy, to ze względów bezpieczeństwa jedzie się w takim konwoju wojskowym. Ten konwój różnie wygląda, czasem to jest jeden samochód z przodu, czasem jak ktoś ma miejsce w swoim samochodzie, to jeden żołnierz siada do środka i tak się jedzie ileś tam kilometrów, a czasem jest tak, że to tylko ktoś na motocyklu jedzie przed samochodem, więc wiecie, no to taki konwój to proforma bardziej jest. No trzeba odrobić zadanie domowe, może tak bym powiedziała, że warto w takich miejscach, na takich granicach, zresztą my wszędzie jak my jak podróżujemy, jak ja planuję trasę, to sprawdzam, staram się czytać, staram się pooglądać, ale też nie mam za dużo czasu, ale troszkę oglądam i to na pewno pomaga, bo wtedy masz jakieś zielone pojęcie o tym, co się będzie działo i nie jesteś taki zaskoczony. Więc z tego, co przeczytałam, co pooglądałam, z tego, co nam Paweł powiedział, bo przecież tak niedawno tędy przejeżdżał, to konwój trwa od 2 do 6 dni, bo to zależy od wielu czynników, od tej organizacji, czasem jest szybciej, czasem wolniej, czasem trzeba na kogoś czekać, czasem im się samochód zepsuje, czasem się jedzie samodzielnie, a czasem zbierają tych podróżników, na przykład jadą 2-3 ekipy, no i niech się komuś zepsuje samochód, niech się ktoś rozchoruje, no to wszyscy siedzą i czekają. O, i tak to wygląda. Zależy też, czy właśnie jedziesz przez weekend, czy nie. Dlatego my wiedzieliśmy o tym wszystkim i zaplanowaliśmy, żeby właśnie przekraczać granicę w poniedziałek, bo wtedy jest szansa, żeby w miarę jak najszybciej te kilkaset kilometrów przejechać. Jedź dalej, na pewno nas zatrzymają, jak się musimy zatrzymać. Skoro nas nikt nie zatrzymuje, to znaczy, że mamy jechać. Tam jest jakaś brama znowu. Tam i szlaban. Pakistan zaraz. No ale to nie, to jeszcze Iran, patrz, no, irańska Iran, flaga no. Wisi. Wiesz jak to u nich zawsze pełno tych okienek. O jen, jak się temu spieszy. O, drugi taki, patrz, weź mu zrób miejsce, bo nas taranują. Piękny manewr, jak zwykle. Dobra. Nie, jeszcze tam jedziemy. No, tam na zamku. No, kurwa. O, wow. Palmy, zobacz, jaki resort. Muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę jest to najspokojniejsza granica poza Europą, którą żeśmy przekraczali. Normalnie pełna kultura. Na tej części irańskiej był tam taki pan, który się sam przedstawił jako King of the Border, czyli król granicy,
który pilnował porządku, nie było żadnych tych naciągaczy, tych fixers, którzy niby pomagają ci załatwić te dokumenty, których w ogóle nie potrzebujesz ich pomocy, a potem chcą od ciebie pieniądze. Tak więc w ogóle czegoś takiego tam nie było. Kulturalnie, w ogóle spokojnie, w ogóle zarąbisty człowiek, lubi podróżników, ma specjalną grupę na WhatsAppie i tam zbiera kontakty i taka grupa wsparcia taką prowadzi. Ma całą ścianę z naklejkami. No ja od razu powiem, że nie zostawiam swojej naklejki, dlatego że nauczona doświadczeniem z poprzednich miejsc, gdzie nie zawsze jakby nagrywanie jest mile widziane, to ja po prostu, zawsze jak się nas pytają, to my mówimy, że nie mamy, nie? Żadnego tam kanału, żadnego tam tych, no, nie będę tu głośno mówić, bo drzwi mam otwarte i nie będę mówić nazw. No, tak więc my taką mamy zawsze strategię, dlatego że nieraz jest tak, że jak powiesz, że masz, to oni mówią pokaż i potem wiecie, no to trwa wieki, tam będę pokazywać i będziemy tłumaczyć, oni nie wiedzą oczywiście, co jest napisane, albo co człowiek mówi i co tu powiedziałaś, co tam powiedziałaś i dlaczego i w ogóle. No, stąd też właśnie ta nasza zawsze decyzja, żeby o tym nie mówić, że my prowadzimy jakiś kanał, jakieś tam media społecznościowe i tak dalej. No, tak więc spokojniutkie poszło. Wiecie co, nie było całkiem za darmo, bo nie, to taki żarcik tak naprawdę rzecz biorąc, bo gadu gadu, niedźwiedź to zawsze tak żartuje. Nie uwierzylibyście, jaki on potrafi być zabawny. Właśnie ktoś jak nas dopiero zacznie oglądać albo tam kilka odcinków, to nieraz ktoś tam wpadnie na jeden odcinek od czapy i mówi, ale ten niedźwiedź to taki gbur, tam siedzi i się nie odzywa. No on się nie odzywa do kamery. Natomiast poza kamerą to gęba mu się nie zamyka i bardzo dużo żartuje, z czego często wychodzą bardzo fajne historie. No i ten pan, ten król... Tobi, szusz! Szusz! Tu wypuściliśmy już nasze piesy na podwórko, bo to wszystko dość długo trwa, tak więc tak, trzeba mieć cierpliwość, to nie powiem, trzeba mieć cierpliwość, ale my jakby nie mamy napięcia czasowego, że nam się spieszy, my już jesteśmy przyzwyczajeni, że wszędzie wszystko trwa i jak tak podchodzisz do spokojem, to jest ok, luz. Więc ten król granicy irańskiej pytał się nas, czy jedziemy dalej i my powiedzieliśmy, że tak, no planujemy jechać do Indii, jak wszystko dobrze pójdzie. On mówi, o jeny, czy będziecie wracać? My mówimy, no tak, będziemy kiedyś wracać i prawdopodobnie no, tą samą drogą, bo nie ma innej drogi. I on mówi, to ja bym bardzo chciał, mówi, przyprawy, bo on kiedyś studiował w Indiach i on tak kocha te przyprawy. Ja mówię, chcesz, to ja mam, to możemy się podzielić, bo ja też kocham hinduskie przyprawy i mam właśnie takie ulubione mieszanki, które kupiłam w hinduskim sklepie, takie jak były duże opakowania. I ja mówię, chcesz, to ja się z tobą podzielę i ci dam, bo my będziemy zaraz w Indiach, to ja sobie kupię tam na miejscu. Jak on się ucieszył. No, tak więc fajnie. Jak wspominałam wcześniej tam o tych ciastkach i tak dalej, właśnie fajnie mieć różne rzeczy, żeby można było różnym ludziom podarować i... Tobi. Jak oni się strasznie psów boją. Tobi jest bardzo łagodny, no ale jednak jak ktoś przechodzi, to są wszystko obcy ludzie, no to sobie szczeknie, no. Ale git. Na irańskiej stronie, nie, no to była irańska, a teraz już jak żeśmy byli na tej pakistańskiej stronie granicy, bo żeśmy właśnie przekroczyli, tak więc tutaj jesteśmy jakby na granicy, ale już za granicą. I na tej po stronie pakistańskiej też było bardzo spokojnie, bardzo kulturalnie.
Wprawdzie, tak jak wszędzie, trzeba obejść te parę okienek, ale nie było problemu. Pokazują ci krok po kroku, do kogo masz iść i co tam trzeba robić. Zadają te same pytania, ale to jest taki standard. My jesteśmy przyzwyczajeni, że w każdym tym jakby okienku czy biurze, do którego wchodzisz, musisz po kolei opowiadać wszystko. No, skąd jesteś, ile masz dzieci i wiecie, gdzie jedziesz, dlaczego, co będziesz tam robić. No to takie rutynowe pytania. No. My nie podchodzimy do tego jakoś tam, nie irytujemy się, bo po prostu rozumiemy, że każdy wykonuje swoją pracę i to jest ich praca, a oni tam piszą wszystko na kartkach. Ja zawsze się śmieję, kto to będzie czytał, no ale są bardzo w to zaangażowani, bardzo skrupulatnie do tego podchodzą, no i niech sobie tam to robią. Dlaczego by nie? I jak już przez te wszystkie okienka się przechodzi, to wtedy na ostatniej bramie są już żołnierze i oni dzwonią po patrol. Przyjechał oficer na motorku i tym motorkiem eskortował nas właśnie w to miejsce, gdzie tutaj czekamy, aż będzie podbity nasz karnet i dokończymy formalności. I stąd, z tego co ja wiem, to będą nas właśnie brali na kolejny posterunek policji, ale to się okaże, bo tutaj nic nie jest takie oczywiste. Powiem wam jeszcze o takim natychmiastowym zderzeniu kulturowym. Niby Iran się nam wydaje jako właśnie restrykcyjny kraj, tam właśnie kobiety muszą nosić chusty. Tutaj już nie muszę, ale na razie jeszcze na granicy to jeszcze po prostu sobie zostawię, bo po tej irańskiej części granicy, na irańskiej części granicy muszę obowiązkowo mieć tą chustę. Tak więc no, nie będę się wychylać. Ale chodzi mi o to, że natychmiast widać zderzenie kulturowe i inne jakby podejście, chociaż i w Iranie często tak jest, że kobieta jest wykluczona z niektórych rzeczy. A mi osobiście to nie bardzo nie przeszkadza, bo to znaczy, że ja sobie siedzę spokojnie w samochodzie albo gdzieś w poczekalni, bo oni tylko chcą rozmawiać z niedźwiedziem. No i luz, no, mam z głowy, nie? Nie muszę brać tam udziału. Ja muszę wyjść i brać udział tam, gdzie już osobiście ktoś bierze mój paszport do ręki i musi tam wbić pieczątkę czy coś tam. Ale tam wiele takich formalności związanych z samochodem, to ja w tym po prostu udziału nie biorę. I nawet jak nieraz chciałabym wejść do środka, to mi mówią, że nie. Przepraszam. No, napiję się herbaty. Ja sobie na podróż zawsze robię herbatę do kubka. Ja to nazywam kubek, nie kapek. No i powiem wam, że jak byliśmy już tutaj po tej stronie Pakistanu, to na tej ostatniej bramie, gdzie byli żołnierze, i oni się zawsze też pytają, czy jesteście mężem i żoną. No i wiecie, żeby ułatwić sobie życie, to my zawsze mówimy, że tak. Zawsze pytają się o dzieci i tak dalej. I powiem wam szczerze, że zaraz tam niedźwiedź też oczywiście zaraz żartuje, że niestety i takie tam różne. No i tam taki był młody chłopak, 20 parę lat, i mówi, jak to niestety, ja bym chciał mieć żonę, no ale jeszcze nie mam, nie jestem happy, bo nie mam żony, prawda? No i tam się zaczęły żarty, tych tam było z 4 czy 5 żołnierzy i jeden żołnierz właśnie się okazało, że aha, bo na temat dzieci, dlaczego tylko jedno dziecko, że w Pakistanie ma się po 10, no to zaraz niedźwiedź mówi, a ty ile masz dzieci? I on mówi jedno, no to w śmiech, prawda? Mówimy, jak to jedno? I on mówi, mam dwie żony, ale jedno dziecko. I mówi, bo ja mam dwie żony,
Jedną to było małżeństwo aranżowane, a drugą wybrałem z miłości. No i zaraz to wiadomo, zaraz człowiek myśli, nie? Jak to jest. No ja powiem szczerze, że chyba bym nie chciała być ani tą jedną, ani tą drugą żoną. No cóż, no ale taka kultura, nie? Co kraj, to obyczaj. No, to jest mała kupa. Niedźwiedź się strasznie zmartwił, bo okazało się, że jest problem z karnetem. Ja w ogóle nie lubię słowa problem i pamiętam, jak byliśmy w Indiach, to był kraj, który ja nazywałam no problem, no problem. Bo tam jakby zawsze był problem, a potem było no problem, jakby każdy problem się da obejść. To są kraje, gdzie jest bardzo duża biurokracja i oni są w ogóle też bardzo skrupulatni, robią wszystko bardzo powoli i bardzo dokładnie. No i oni się dopatrzyli, że na karnecie, bo my mamy przedłużony karnet, jakby karnet można... Przepraszam. No, bo znowu będą pisać, że mam potargane włosy, nie? No, zawsze do czego się trzeba przyczepić. Więc chodzi o to, że karnet dostaje się na rok. Ale jak masz jeszcze te kartki, bo tam można aplikować o karnet, tam ileś kartek, chyba 5, 12, 25 jakoś tak. No i my mamy ten na 25 i w cholerę tych kartek jeszcze wolnych mamy i chcieliśmy go przedłużyć, bo przedłużenie jest dużo tańsze niż wyrobienie nowego karnetu i to ci przedłuża o cały rok. Ale problem polega na tym, znaczy według nich to jest problem, że na karnecie z przodu, na okładce mamy nową okładkę i tam jest ta nowa data, a na tych kartkach to są stare kartki i tam jest stara data. No i jakby według tych kartek to karnet już jest nieaktualny. No i dupa. No i najpierw jest taka gadka typu nie da się nic zrobić, bo to problem i nie wiedziesz. Ale jak to w życiu bywa, nie trzeba się tak dać zepchać, tylko trzeba się pytać, a co można z tym zrobić. Oni się zaczęli pytać, czy my możemy e-mail, ten Automotive Club, który nam to wydał. Ja mówię, to nie ma problemu, ja napiszę e-mail. Ja mówię, co chcesz do ciebie wysłać ten e-mail, daj mi swój e-mail. I jak ja już się zaczęłam pytać, ja mówię, daj mi twój e-mail, to wyślemy do ciebie potwierdzenie, ja poproszę ten Automotive Club, żeby do ciebie wysłał i już stwierdzi, że to nie jest potrzebne. I że to da się zrobić, ale to będzie dużo roboty dla nich i to zajmie dużo czasu. No ja powiedziałam, okej, przeprosiłam ich bardzo. Bo to właśnie tak trzeba robić, nie? Ja mówię, to ja bardzo przepraszam, że macie dodatkową pracę. Wiecie, no my to absolutnie nie, się na tym nie znamy, prawda? Jak widać, tam ktoś zrobił błąd po tamtej stronie i wiesz, no to jak możecie nam pomóc, to pomóżcie. No i to jest zawsze taka dobra strategia i oni tam sobie coś tam z tym robią, chyba? Nie wiem, bo my sobie siedzimy, czekamy. Dostaliśmy najpierw herbatę, ciasteczka, tak więc nie jest źle, no. Możemy tu siedzieć. Dla nas to ja mogę 3 dni siedzieć. No. W końcu zawsze się z nami zmęczą i po prostu puszczą dalej. Ja tu już widzę, że przyjechali strażnicy już tu z karabinami, żeby nas eskortować dalej. Tak więc oni też będą chcieli jechać, prawda? No. Tak więc kiedyś nas tam wypuszczą. No. Ja sobie tutaj pomarańczka zaczęłam obierać. No, mamy zapasy, jest dobra pogoda, to co no, wyciągnęliśmy nasze pieski na moment, Bela się bawi, bo ją to roznosi, ona ma ADHD, nasze Afrykany wyszły na chwilę, ale zaraz chciały wsiadać z powrotem do samochodu, tak więc, no, dobrze będzie, prawda? No. Tylko spokój może nas uratować. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że bardzo często jako resztę dostaniecie batonika, gumy do rzucia czy jakieś takie inne drobne rzeczy, bo kiedyś były w Iranie monety, które zostały wycofane i teraz czasem sprzedawcy nie mają jak wydać reszty.
No dobra, no to... No to nie wiem teraz, czy mogę... Nie, to jest jakiś człowiek. Dobra, tu będę gadać. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.